Muszę zobaczyć to w telewizji. Ja czułem, że nie było to źle. Uważam, że byliśmy teraz zbyt surowo ocenieni przez jury, dlatego że no, wydawało nam się, że wyszło nam to nawet całkiem fajnie. No ale wiadomo, na pewno... Troszkę ogólnie, przepraszam ci wkroczę, troszkę ogólnie mi się wydaje, że byli za surowi, bo pierwszy odcinek chyba tak chcieli po prostu, nie wiem, nas zmotywować. Chyba tak. A to zadziałało, bo jeżeli... Bo im teraz za tydzień nam... pokażemy, tak? Tak, dali nam szansę, teraz... więc pokażemy na pewno. No. Widzę, że w klubie jest zdwojona siła, Lenka... Już, słuchajcie, za teraz tydzień oglądajcie, bo ten parkiet zapłonie. Ten parkiet, tak. Mi się buty zapalą pewnie. W takim razie, co przygotowujecie już pewnie od jutra na przyszły tydzień, tak? Chyba możemy, nie wiem czy, właśnie możemy, nie wiem czy możemy. Możemy chyba. Trenujemy, no powiedz co trenujemy. I będą kiki. Kiki, będzie skocznie, wesoło i będzie właśnie kikowo. Wesoło. Będzie trochę inaczej, bo to dobrze, że teraz zupełnie inna odsłona Kuby będzie, nie? No właśnie, będzie bardziej szalona. Przeważnie taki poukładany. Taka rama, właśnie rama, koniec z tą ramą na chwilę. Będzie ogień. No. No musi być, ale Lenka, powiedz, jakie są najmocniejsze strony Kuby w tańcu oczywiście? To się jest na pewno bardzo dobrze... zbudowany, że chodzi na siłownię, to też mu dużo pomaga, no bo wtedy możemy sobie pozwolić na jakieś takie podnoszenia, ma siłę i jest zdrowy, to jest najważniejsze, nie ma problemy na razie ze stawami, z jakimiś takimi, nie wiem, zakwasy czasami są, nie, ale to jest normalne. No i kondycja chyba dobra. No i kondycja właśnie świetna. A do Jive'a, no to potrzebne. Się przyda. Potrzebne, no powiem wam, że to będzie na pewno męczące, mimo że ja ze sportem miałem zawsze dużo do czynienia, to myślę, że ten Jive'a jest zupełnie innym mieście, pracują zupełnie inaczej, ciało chodzi i to na pewno będzie ciężkie. Chyba ty zawsze tak trzymasz trochę, tak mi się przynajmniej wydaje, emocje w sobie, ale widzę, że faktycznie cię troszkę podburzyli tymi swoimi opiniami. Ja trzymam emocje w sobie, ale dzisiaj zostałem podburzony i to jest ten czas, kiedy pora wyrzucić. Kuba się otwiera. Kiedy się otworzę i to będzie przełomowy moment. I będzie.